Witamy w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będzie tak. New Year. Tak. Mhm. Książkowy. Tak. Tak, czyli pytanie. Prawie ci wyszło. Co, ładnie wyszło. Dobrze. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wszyscy wiemy. Będą pytanka. Mamy 7 pytanek około książkowych na ten rok. Tak. Nasze plany. Nasze plany, nie plany. Co wyszło, nie wyszło. Różne tam. Dobra. Także lecimy z tym. Pytanie numer 1. Ile książek, komiksów planujesz przeczytać w 2023 roku? Czyli nasze reading challenge na Goodreadsie. Tak, wyzwanie, tak. Ogólnie to ja Goodreads w tym roku planuję dopiero tak naprawdę prowadzić, więc nie mam porównań za bardzo z tam poprzednimi latami, więc inaczej. Lubimy czytać prowadziłem tam wyzwanka i ja daję sobie 70 na ten rok. Okej, okay, ja daję podobnie, 72 pozycje, z czego mam jeszcze takie wewnątrz tego postanowienie, żeby z tych 72 to 12 były komiksy. Czyli to wychodzi 6 pozycji na miesiąc i żeby z tych 6 jedno to było komiks. A minimum? Minimum. Minimum. Może być więcej. Tak, jasne, że może być więcej, żeby minimum żeby było 12 tych komiksów w roku. Dobra, to mnie to tak jest te 70, ale też taki też dodatkowy, jedna książka miesięcznie. Żeby wyszło 12 książek w tym roku. Bo tak patrzyłem sobie na Lubimy Czytać za poprzednie laty i na przykład w poprzednim roku przeczytałem niby tam 89 pozycji mam, ale z czego to jest 6 książek? Więc nie wiem. Ale w 21 było lepiej, bo było 13 książek, a mniej pozycji, więc tak. Więc tak 12. To powinno być dobrze, więc na liczniku już jest jedna w tym roku, więc... Ale o tym nie było. To praca cię tak zdemotywowała. Właśnie tak widzę. Zacząłem pracować i nagle skończyło się czytanie książek. No. W studiach trochę więcej wchodziło. Dobra, pytanie numer 2. Podaj 5 tytułów książek, które miałeś przeczytać w 2022 roku. Mhm. Ale się nie udało. I planujesz do nich wrócić w tym roku. Dobra. Mamy nasze kubki książek, które czekały, żeby je przeczytać w tamtym roku, ale nie wyszło, więc tak. Pojedynczo czy po kolei? Dobra, to zacznij swoją kubkę. Ja mam księgę cmentarną Neila Gaimana. Ogólnie chciałam czytać więcej Neila Gaimana w poprzednim roku, co nie bardzo się udało. A tą jedną sobie wzięłam właśnie, żeby też jeszcze w tym roku do niej wrócić. Jak lecimy Neilem Gaimana, u mnie jest Nigdzie bądź jeszcze w folii, kupiona na warszawskich targach książki. Z planem od razu praktycznie jej przeczytania. No, nie pykło. A tu mamy jakoś podziemia Londynu, czy coś się dzieje, akcja, więc byłem ciekawy, zwłaszcza, że na Londyn, lubię Londyn, ten klimaty brytyjskie. Więc Nigdzie bądź to jest pierwsza książka z tych. Dobra, kolejna coś. Leci Andrzej Sapkowski, drugi tom opowiadań, czyli Miecz Przeznaczenia. I to już nawet zaczęłam czytać w tamtym roku, ale przeczytałam tylko kilka stron. Gdzieś tam nie poszło, to nie był ten moment. Na pewno chcę to przeczytać w tym roku. I mam nadzieję, że się uda. U mnie jest trzeci tom Zwiadowców. Dwa pierwsze tomy w miarę szybko przeczytałam i później jakoś tak puf i od sierpnia nie ruszyłem z tą serią. Chociaż więc. Tak jeszcze w temacie tego zastanawiam się, czy sobie słuchowiska jednak nie posłuchać, bo podobno jest bardzo, bardzo dobre. Takie klimatyczne, jakaś muzyczka. Tak, że na głos i w ogóle wszystko. Ale no, z drugiej strony to jest Wiedźmin i też trochę fajnie byłoby przeczytać. Nie wiem, to się jeszcze będę zastanawiać na tym, którą formę wybrać. Dokładnie. U mnie jest dalej Morza Przeteczne Marcina Martki, czyli też książka kupiona. Która sobie taka praktycznie... Oj. Tak, to wydanie praktycznie było kupione od razu jak wychodziło, tam w 21 jeszcze. Więc będzie w końcu jego moment tego, trzeba w końcu. Jak już mówimy o ulubionych autorach. Wiszłap. Ja kupiłam tą książkę, ona miała premierę w tamtym roku, od razu chciałam ją przeczytać, a potem przyszła i takie leży. Ciągle jest na niej. Znaczy zabrałam się do niej, ale nie przyszło mi więcej niż 10 stron. Kolejna przyjemna seria, czyli Harry Potter i Więzienie Azkabanu, trzeci tom. Dwa pierwsze przeczytałem jakby szły ten w wersjach domów. No właśnie. A później trzeci nigdy się nie ukazał tej wersji, więc takie... Powiedziałam, że przeczytam już tą zwykłą, ale tak jakoś się nie mogłem zabrać, bo to nie edycja Hufflepuff, ale zwykła, więc tak. No też ale, zwłaszcza, że to jest... Zaczyna się dziać w ogóle, wreszcie. Właśnie. Tym ale ogólnie książki tak dużo fajniej, wszystko rozwinięte jest niż w tych filmach. No oczywiście. Znaczy wiadomo to, no, ale tak parę rzeczy wyciętych i tak fajnie mieć porównanko. Mhm.
To jest jedna z lepszych rzeczy czytania tych książek. Zakon drzewa pomarańczy, księga pierwsza. Też chciałam bardzo tą książkę Samanthy Shannon przeczytać. W tamtym roku mi się nie udało i chcę wrócić do tej fantastyki w tym roku. I u mnie piątą rzeczą, którą chciałem przeczytać i nie wyszło, to jest Rorschach, czyli komiks w świecie strażników. Strażnicy mają swój film też i komiks i to właśnie dzieje się jakoś tak po głównej tej historii. I to nie jest ten Rorschach tytuł, który występował w tym starszym, tylko pojawia się jakiś nowy Rorschach i są jakieś tam... To jest bardziej detektywistyczne. Ale Rorschach to jest detektyw, tak? Tutaj nie wiem. Wydaje mi się, że on jest jako jeden z podejrzanych właśnie za te zabójstwa, że jakiś nowy Rorschach się pojawił. To jest ogólnie to był członek, jeden z członków tych tytułowych Watchmenów, strażników. A się odłączył, stał się zły? Nie wiem. To się dzieje po... To jest kompletnie po latach wydana w tamtym roku. Okej. Ale tak słyszałam opinię, że to właśnie jest dobre, to nie jest jakieś strasznie jechanie na marce i właśnie dołączanie się do niej może trochę, ale nie aż tak jak seria z tego Watchmen Początki, Strażnicy Początki, która jest ponad takim odcinkiem. Ale Strażnicy ci się podobali, nie? Ogólnie to jest uważane za jeden z najlepszych komiksów ogólnie Watchmen Alana Moore'a, więc mi się podobali, tylko właśnie no to też jest niezłe, co jakby... No, mnie tak to czytałeś. Tak, pamiętam jak gdzieś tam na wakacje jechaliśmy do znajomych też, a ja tych Watchmenów miałam w plecaku i takie wyciągam gdzieś na półeczkę i później widać do cegły i przeglądają. Macham tutaj książką Echa nad światem. Czyli czwarty tom serii Lustrzanna. Nie wiem, dlaczego ja go jeszcze nie przeczytałam, naprawdę. Trzy pierwsze to mi się bardzo podobały. Od razu kupiłam czwartek, skończyłam trzeci, czyli Pamięć Babel. I leży od tego czasu. Tam czwarty. No. Ale gdzieś ostatnio ktoś mi napisał, że nie podobała się komuś końcówka. Czwartego? Tak. O nie. Sam finał. Teraz takie... Mam nadzieję, że mi się spodoba, bo się aż przestraszyłam. Dlaczego ci się podobały trzy? Bardzo. Dobra, lecisz już trzecie pytanko. Nie, czekaj, gdzie było trzecie pytanko? Tu. Książki z jakiego gatunku chciałabyś czytać więcej w 2023 roku? Ja to mogę powiedzieć, bo ja, jak widać, czytam głównie fantasy. Jakby to jest moje życie od kiedy byłam w podstawówce, czytałam Harry'ego Pottera i nie skończyło się do teraz. Ale no oprócz tego jeszcze trochę młodzieżówek i obyczajówek, to są takie jakieś u mnie trzy gatunki, które przeważają. Więc w sumie każdego innego wypadałoby czytać więcej, chciałabym czytać więcej. Ale taki mój gatunek, który sobie obrałam na ten rok, to jest sci-fi. Bo tak naprawdę sci-fi czytałam tylko... Star Warsu? Sci-fi tak naprawdę czytałam tylko grę Endera i to było lata temu. I potem czytałam Dune'a, więc no to są tylko tak naprawdę dwie gdzieś tam... Dune, księga pierwsza, jeszcze tom pierwszy, jeszcze czytałam całej Dune'y. I no w tym roku chcę spróbować więcej z tym sci-fi. No u mnie wyjść też poza moją strefę komfortową tak bardziej, czyli poza superbohaterów, to myślałam... Książkowo to jest praktycznie samo fantasy. Dlatego myślałam pójść w kompletnie innym, dziwnym kierunku, czyli młodzieżowych romansideł z Wattpada. Tak to się mówi? Tak, Wattpad? Tak. No, to będzie ciekawe. Zwłaszcza, że tutaj Kala szła ostatnio też w te dziwne rejony od czasu do czasu. Te romansidła Young Adult. Więc jest z czego wybierać. To tak, jak przeczytam chociaż... Dobra, nie rzucam liczby. Jak jest jedno, dwa nawet, to już będzie coś. Myślę, jakie to sidło spadpada. Znaczy, o tym niebieska okładka, co ostatnio kończyłaś. Nie zakocham się. Nie zakocham się, a może jednak. To jest... Znaczy wiadomo, że nie będę mówić, bo będę mówić w rapapie o tej książce, ale ogólnie książka z motywem fate dating. Jakie? Fate dating. Fake dating, czyli że... Że fake, udajemy, że się, ten jesteśmy ze sobą, a wiadomo, że w końcu się muszą być ze sobą, więc zobaczymy, jak do tego dojdzie. No może się zdziwisz, a może nie. Jak odejdę ze schematów, to tak, ale jest tak bardzo schematyczną książkę, typu tych wszystkich tasiemcowych filmów, które są na Netflixie wypuszczane. One, oj, tak. Pewnie którakolwiek z tych książek nie zerkniesz, to za chwilę jest, że albo miała ekranizację na Netflixie, albo będzie mieć. Trochę tak. Dobra, to są nasze co innego czytać. Dobra, cztery. Podaj trzy tytuły książek, komiksów, które nie są związane z twoimi czytelniczymi planami na 2023 rok.
Może teraz ty zacząć, bo ja zaczynam. Dobra, to tak. Bardziej wybrałem rzeczy, które chciałem kiedyś przeczytać, były w jakimś kręgu zainteresowań, albo może się znajdą. To jest tak ten. Więc na pierwszy rzut idzie Torgal, czyli polski klasyk komiksowy, bardziej taki właśnie nordyckie klimaty bodajże. I nawet jak są jakieś tam zestawienia sprzedażowe Egmontu, czy nawet jak są jakieś konkursy, to Torgal się często przebija gdzieś tam w topkach, czy jest wspominany. W tym roku nie wiem, czy wyjdzie, do tego go nie stawiam w jakichś planach czytelniczych, ale może. Może w przyszłym się uda. Kolejną rzeczą jest Assassin's Creed Valhalla Comics. Z uwagi na to, że Assassin's Creed Valhalla z samym bratem asasynów ma nie za dużo wspólnego poza nazwą, to bardziej wikingowe rzeczy, więc nie jest w moim kręgu zainteresowania. Bardzo lubię tą serię gier. I czytałem kilka książek też z tego. Więc no. Nawet na filmie byłeś. Byłem w kinie. No, jakoś tydzień w tygodniu premierowym, jak to wychodziło. Nie był najlepszy, ale dojarałem się tą serią, więc... W sumie dalej się jaram. Czekam na Assassin's Creed Mirage w tym roku, więc... A trzecim komiksem, który raczej nie przeczytam w tym roku, kiedyś bardzo chciałem, to jest Tokyo Ghost Sina Murphy'ego, który napisał Batmana Białego Rycerza, którego uwielbiam. I właśnie po przeczytaniu pierwszych dwóch tomów Białego Rycerza miałem takie... Przeczytam coś innego tego scenarzysty, ale no... Nie wyszło. Może wyjdzie kiedyś, ale nie w tym roku. Albo nie planuję w tym roku, bo to nic... No, bo to jest... Tokyo Ghost, tak? Tak. Mi się kojarzy z Tokio Ghoul. Będzie. Właśnie mi też kiedyś się coś kojarzyło z tym, ale to nie to. Nie, zupełnie inne rejony. To u mnie jest to Start a Fire, runda pierwsza i ogólnie cała ta seria. To jest okładka, to później zobaczę w montażu. I to jest, ja tutaj absolutnie nie hejcę jako książek z Wattpada, bo to jest też książka z Wattpada. Po prostu uważam, też że... Też z Wattpada? Trochę inne coś takiego. Dobrze. Po prostu ja wiem, że nie jestem targetem tej książki, a to są też chyba z tego co wiem trzy książki, to dosyć grube, więc no po prostu nie mam jakby dużej ochoty aż tyle czasu im poświęcać. A po drugie znam zakończenie tej serii, bo mi co? TikTok zespoilerował. Nie, to TikTok tego. Tak, i tam, nie wiem, jak już teraz znam to zakończenie, to... No to jeszcze od razu widać te napisy, co tam się dzieje, więc... No, jakoś oglądałam innego TikToka i... Nie ogarnęłam o co chodzi, po czym wyszłam w komentarze i już wiedziałam o co chodzi i miałam takie... No, ja tak miałam spoiler do Avengers Endgame pod czymś, kompletnie niepowiązanym z Avengers Endgame. Więc... No a to spoiler, ten spoiler, zakończenie niestety dużo mówi o tej serii, a no dlatego nie mam już... Co, jeszcze mniej lepiej mam, poczekać, aż się zapomni trochę, co tam się czyta. Już kiedyś mi się uda. Kolejna książka to jest Red, White and Royal Blue, bo słyszałam dużo... negatywnych opinii od osób, którym w miarę ufam, jeżeli chodzi o książki, mamy podobne gusta, więc po prostu... A jeszcze jest to młodzieżówka, a ja z tymi młodzieżówkami takie mam, że jednak gdzieś tam wybieram, staram, nie czytam wszystkiego, co jest, tylko wybieram takie, które bardziej by pode mnie podeszły. No a tutaj właśnie słyszałam, że nie jest to najlepsza młodzieżówka. I kolejne to jest The Spanish Love Deception, czyli książka, która jest bardzo popularna na TikToku, przynajmniej tak mi się wydaje, a mnie w tej książce absolutnie nic nie pociąga. Z tego co wiem, to jest o kobiecie i mężczyźnie, jakiś taki romans, też książka z Wattpada, z tego co wiem, ale tutaj nie jestem stuprocentowo pewna, więc jakby musiałam to sprawdzić. I chyba z tego co wiem, to jest o kobiecie, która jedzie na wesele i jakimś tam różnymi szachermacherami jest jakiś tam pan, który ma udawać chyba jej partnera, czy coś takiego. Nic mnie w tej książce nie pociąga, ani okładka, ani opis, ani jakby bohaterowie, którzy są gdzieś tam zarysowani. Dlatego no, nie jest w kręgu moich zainteresowań ta książka. Nie ma. Dobrze. W takim razie kolejne pytanie. Kolejne to było... Podaj książkę, którą masz u siebie od zawsze, ale jeszcze jej nie przeczytałeś. Jeszcze zanim ja pokażę, to jest taka kwestia, że te książki, które ja mam w tym mieszkaniu, to są książki, które ja zbierałam będąc na studiach, czyli przez 6 lat, a tak dokładnie przez 2, bo większość, bo wcześniej za bardzo ich tu nie kupowałam. Więc te takie książki, które mam od zawsze, to od zawsze... To bardzo zmienią człowiek. Te książki, które mam od zawsze, to są w moim domu rodzinnym i ja nie pamiętam, co ja tam mam. Dlatego pokażę te, które mam tutaj najdłużej. I to jest Władca Pierścieni i to jest tom drugi i trzeci. Czemu? Nie wiem. Nie mam tomu pierwszego. I to jeszcze dwa różne jeszcze wydania. Z dwóch różnych wydań. Tak, nie wiem, jak te książki się to znalazły. Ale ogólnie nie czytałam niestety Władcy Pierścieni jeszcze. Zaczęłam tom pierwszy. Ale to zaczęłam czytać w formie e-booka i jeszcze go nie skończyłam, bo tam miałam chyba jakieś tam
zastój i wtedy nie skończyłam tego pierwszego tomu. A no bardzo chcę przeczytać Władców Pierścieni, no bo to jest jednak Tolkien. No. Dobrze by było to znać. No więc mam nadzieję, że w tym roku mi się uda przeczytać. Pewnie nie będę czytać w tym wydaniu, bo no, kupię jakieś inne, gdzie może wszystkie trzy tomy będą z tego samego. Ale na samego Władców Pierścieni chcę przeczytać. No u mnie to jest coś, co już się przeplata, bo też takie to są książki, tak powiedzmy, zbierane od 3, 4 około. I kiedyś kupowałem, czytałem. Jak nie przeczytam, to nic nowych tych nie zamawiamy, więc może przeteczne. One się przeplatały i w TBR-ach na kolejne okresy, i w rzeczach najdłużej nieprzeczytanych. Są rzeczy, które były wcześniej dużo kupione, ale to mówię, starałem się na bieżąco. To, co kupuję, czytam. A ta książka i ta seria jakoś tak leży sobie. A klimaty pirackie to zawsze fajnie. Tak, czy filmy Piraci z Karaibów, czy Assassin's Creed 4 Black Flag uwielbiam po prostu, więc oj, Black Flag, to on miał klimat. I taki, to myślę, że też chcę poczuć ten klimat przygody pirackiej, pływania na statku, załogi, czy śpiewania szant, więc... No. No właśnie, dlaczego ja nie zaczynam cały nie czas? Nie wiem, będę teraz chodzić ci tą książkę pokazywać tak, tak w nocy jakby. Czytaj, czytaj. Może... Albo szeptać w nocy, czytaj. Trzeba gdzieś pojechać pociągiem, potem się dobrze czyta. Okej, okay. Szóstka to jest jedno słowo, motto, postanowienie na 2023 rok. I u mnie to jest stop overthinking. Czyli ogólnie overthinking to jest takie nadmierne analizowanie wszystkiego, co się wydarzyło. Czyli, nie wiem, ja mam coś takiego, że za bardzo analizuję przeszłość, to na przykład co powiedziałam, co zrobiłam i tak dalej, jak mogłabym zrobić inaczej. I to jest bardzo męczące ogólnie. Głównie dla głowy i dla mojego stanu po prostu psychicznego. I staram się bardzo to ograniczać. Tak, jak z tej myśli od siebie, po prostu wyciągać te myśli, które już nie mają znaczenia. No. Więc no. Tak, to jest ogólnie to, żeby nie rozmyślać tak nad przeszłością, bo przeszłość nie da się już zmienić. I ja to wiem, i mój mózg to wie, ale w pewnym momencie tego po prostu o tym zapomina i znowu zaczyna rozmyślać. Tak. A jak u ciebie? No, ja chciałem tak po prostu jako motto. Też powiedzmy po angielsku damy. Have fun, po prostu, żebyś czerpać radę z tego, co czytamy, gramy, oglądamy. Bo to w sumie to jest hobby. Robimy to dla siebie i właśnie. Nie dla innych czy coś, więc takie. Dobrze. I dobrze, to się też powinno łączyć z tym, że nie hejcimy innych osób za to, co czytają czy oglądają. Jak ktoś lubi fantastykę i bardziej luźne rzeczy, to sobie czyta. Jak ja kocham filmy Disney Channel Original Movies, które dla większości są kłamem, to trudno, ja je kocham po prostu. To jest moje serce, oddałam Disney Channel. Tak samo ja czytam na przykład dość wolno te książki, jakoś tak te w stronę wolniej wchodzą, więc czytam mniejsze ilości. Więc. Ale ciekawostka, czyta ode mnie szybciej komiksy. Na przykład ja nie sądziłam, że, no, że to ma znaczenie, a czytasz ode mnie szybciej komiksy. Znaczy czytam krótkie. Czy nie, te krótkie też tak wychodzi. Nie, komiksy, jakiś tam jeden komiks, ja widzę, że ja spędzam nad nim więcej czasu, bo ja jeszcze uczę się dopiero czytać komiksy, właśnie takie zaskoczenie, czytanie komiksu wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Bo jak czytasz książkę, to wiesz, że musisz przeczytać zdanie i idziesz dalej. Jakby tam jest, masz tylko tekst. A dobra, tutaj jak czytasz komiks, to masz te obrazki. I ja na przykład nie wiem. Niektórych to naprawdę, dopiero przy którymś przeczytaniu zauważa się niektóre tam smaczki. Ja na przykład nie wiem, ile czasu mam poświęcać jednemu obrazkowi. Czy ja mam na przykład poświęcić 2 sekundy, czy ja mam poświęcić 10 sekund, czy ja mam się dopatrywać jakichś szczegółów, czy nie. A później jakiś szczegół wraca, moja głowa za dużo analizuje w tym momencie. I dlatego spędzam więcej czasu na przykład czytając komiksy niż ty. Dobra, ostatnie już. Pytanko, podaj dwa nieksiążkowe postanowienia na 2023 roku. Znaczy, ja myślałam więcej turystyki, powiedzmy, czy tam właśnie wyjazdów weekendowych, czy gdzieś. I nawet tych turystyki, w sensie nawet w mieście, gdzie mieszkamy, żeby tak poznawać się bardziej. Hashtag Lublin. Hashtag Lublin. Pozdrawiamy lubelskie. Właśnie. No, więc takie nawet bardziej Lublin poznawać, bo takie... Niby się już tu mieszka kolejny rok, ale wielu dzielnic, okolic, ciekawych miejsc jeszcze się nie zna, więc niektórych żeby... dzielnic się nie odwiedza. Nigdy się nie było, więc nawet można by... Ale niektórych dzielnic się nie powinno odwiedzać. O to mi chodzi. Po zmroku. W każdym mieście są takie dzielnice. Wiem, ja raz wracałem w okolice dworca jednego czy drugiego, nawet w dzień się bałem, więc... Reklama Lublina. No, nie, a drugie nie odwiedzać dworca. Drugie postanowienie właśnie tutaj tak ciężko. I... No dobra, to ja powiem, ty masz jeszcze pomyśleć. Pomyślę, może się moje pierwsze postanowienie motywuje. To jest skończyć serial Supernatural.
Polski tytuł nie z tego świata. I 12. 12 sezonów. Ja ten serial oglądam od jakichś 6 lat. I jestem na 3 sezonie z 12. Ostatnio jakoś tak ci się lepiej zaczął wchodzić. I to nie jest tak, że mi się ten serial nie podoba. On mi się bardzo podoba. Uwielbiam Dina i sama Winchesterów, czyli ogólnie głównych bohaterów, bo ten serial chodzi o to, że mamy dwóch braci, którzy polują na zjawiska paranormalne, czyli nadprzyrodzone, czyli duchy, demony, dżiny, wampiry, co tam jeszcze się wymyśli. Dżina też robiła? Było dżiny. Tylko to, wiesz, to nie są te dżiny, które to jest nasz Aladyna, tylko no, to bardziej tam takie z legend i jakiś tam opowiastek. No i właśnie ja chcę w końcu usiąść do tego serialu, bo ja mam tak, że oglądam na przykład, nie wiem, pół sezonu, po czym przez pół roku nie oglądam, wracam do tego serialu i nie pamiętam, więc muszę powtarzać te odcinki, bo tam trochę jednak fabuła, niby są odcinki raczej samodzielne, ale tam są jakieś takie wątki, które się przeplatają i ja muszę coś tam wiedzieć jednak, więc sobie powtarzam i po prostu tak, ta machina się napędza i tak jest, że jestem na 3 sezonie ciągle. Więc w tym roku chcę skończyć ten serial. Dobra, tak jak tak mówisz, to u mnie postanowiłem, nie wiem, też będzie skończenie czegoś oglądać. Bo tak, w poprzednim roku, w sumie na początku tego, skończyłem oglądać Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów wreszcie. To było 7 sezonów, animowany serial. Więc udało się w końcu. To czas na Star Wars Rebelianci. Lecimy dalej Star Warsowo. To jest króciutkie chyba. 4 sezony, ale utknąłem gdzieś na początku drugiego. Więc krótkie, ale trzeba siąść. Dobra. To jeszcze u mnie drugie postanowienie to jest oglądać więcej filmów takich mniej hype'owanych, mniej popularnych, bardziej specyficznych i osobliwych, czyli nie skupiać się tylko na tych blockbusterach, które są w kinie, Marvelowcach i tak dalej, tylko właśnie na przykład, nie wiem, filmy z Robertem Pattinsonem. Na Marvelowce i tak pójdziemy pewnie w tydzień premierowy, więc to jest do odhaczenia, ale właśnie takie inne. Ja bym z Pattinsonem coś nadrobił właśnie innego, bo tak wiele osób kojarzy go tylko ze Zmierzchem, czy nie. Teraz też i Batmanem, a on pomiędzy tym kompletnie chciał się odciąć od Zmierzchu i grał w niszowych rzeczach, ale dobrych rzeczach. I właśnie te dobre rzeczy trzeba fajnie było obejrzeć. Albo filmy Tarantino, ja też widziałam tylko kilka tych filmów, typu pewnego razu w Hollywood, czy coś tam. Ja od niego widziałam też nie za dużo, też kilka rzeczy tylko. No, więc też właśnie takich filmów więcej oglądać w tym roku. Będziemy zrobić zestawienie filmów Tarantino. Wiadomo, skończyliśmy. Tak jest, to tyle. Nasze pytanka będą w opisie, czy się wyświetlać, więc możecie pisać swoje jakieś tam typy na wybrane, wszystkie jak tam chcecie. Życzymy miłego dnia. I do zobaczenia. Do miłego, panie.